Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Game Troll TV, a dokładnie jest to nasza seria, którą rozpoczynamy każdy kolejny miesiąc, więc witam Was w kalendarium planszówkowym, z którego dowiecie się, jakie fantastyczne gry planszowe nasi polscy wydawcy wydadzą na naszym polskim rynku, a my później będziemy mogli sobie te gry zaprosić na nasze stoły, jeśli nam się wybitnie spodobają. Jak zwykle piszcie w komentarzach, które Wam się gry spodobały na tyle, że już czekacie, żeby je kupić i za chwilę będziecie je rozkładać na stole, a na razie na stole leżą Wasze oczekiwania względem tych gier. Tak więc to za chwilkę zobaczycie. W tym odcinku również opowiem nieco o konwentach i na końcu, jak zwykle, kalendarz świąt dziwnych, do których postarałem Wam się dopasować różne ciekawe gry, w które będziecie mogli sobie pykać w tym miesiącu. Tak więc rozsiądźcie się wygodnie i czekajcie na to, co za chwilkę będę Wam mówił, a dzisiaj wyjątkowo z herbatą warhammerową, tak więc będę Was oświecał. Jakie to gry w tym miesiącu pojawią się na polskim rynku. Oglądajcie. Galacta, muszę powiedzieć, że bardzo mocno poszalała w tym miesiącu i dostarczyła nam różnych smakowitów kąsków, więc pierwszym mamy na przykład Miasto Luny. Jest to gra, w której będziemy się przenosili do roku 1977, historia alternatywna, ponieważ w tamtym czasie ogłoszono konkurs, gdzie miała wygrać ten konkurs firma na zabudowanie naszego srebrnego globu, czyli Księżyca, ale najpierw trzeba przetestować różnych architektów, czyli nas, więc musimy zacząć pokazywać, budować kafelkowo różne rzeczy, po to, no, żeby nasza firma wygrała, a my musimy zdobyć jak najwięcej punktów. Kolejna gra jest to gra Talizman Kingdom Hearts, która specjalnie się nie różni pod względem przebiegu rozgrywki w stosunku do innych talizmanów, ale daje nam na przykład możliwość wcielenia się w bohaterów Disneya. O, taki twist. Horror Warcam LCG, Szkarłatne Klucze, rozszerzenie Badaczy. Jeśli ktoś lubi Horror Warcam, to rozszerzenie w tym miesiącu na niego będzie czekać. Dzikie Serengeti. Muszę przyznać, że jak czytałem opis tej gry, bo jeszcze akurat w tę grę nie grałem, na razie widziałem, jak inni grali, no to wow, zrobili grę o tym, jak mamy park, dzikie Serengiety, a naszym zadaniem jest w tej grze nakręcenie najlepszego filmu o tym parku, żeby wszyscy się dowiedzieli, jaki fantastyczny jest, więc mamy tutaj kręcenie filmu, zbieranie kart, a na końcu będziemy również dostawali nagrody filmowe. Dzikie Serengeti. No i dalej mamy pełen pakiet, gra chyba, na którą najbardziej czekam od Galakty w tym miesiącu. Mianowicie jest to gra pod tytułem Wieczna Zima, Paleo Amerykanie. A z tą grą mamy również dodatki. Wieczna Zima, Wielki Spływ, Malowidła na Skalne i Przodkowie. Jest to gra, w której będziemy się wcielali w opiekunów, tych, którzy będą prowadzili dumnie plemię, które z trybu takiego, wiecie, chodzonego przechodzi na tryb osiadły i będziemy musieli i poprowadzić z tego punktu do punktu takiego plemiennego, gdzie mają swoją kulturę, rozwijają się, więc bardzo ciekawy pomysł przeniesienia się 10 tysięcy lat przed naszą erę i zrobienia czegoś takiego. Gra ma bardzo ładne wydanie, od razu z wszystkimi dodatkami wchodzą, więc pewni są, że to się na polskim rynku przyjmie. No i mamy jeszcze Dodruk, na który być może część osób czeka, skoro Dodruk to pewnie czeka. Mianowicie jest to Horror Warcam, ale nie druga. Trzecia edycja, więc jeśli ktoś chciałby zajrzeć sobie do Arkham, które jest bardzo odmienną pozycją do drugiej części tej gry, to w trzeciej edycji, bardziej scenariuszowej, macie możliwość powalczyć sobie z przedwiecznymi, a najważniejsze, walczyć o to, żebyście nie postradzali zmysłów, umysłu. No zasadniczo, żebyście nie zwariowali. Lucky Ducky, czyli nasze szczęśliwe kaczki, czyli Lucky Duck Games, w tym miesiącu przygotowało łącznie 3 gry. Pierwsza gra przełożona z poprzedniego miesiąca, a gra, o której już wiele mówiłem, nawet jest recenzja na kanale Poszukiwania Planety X, czyli taka bardzo logiczna gra, w której będziemy musieli odszukiwać na niebie różne ciała, a te ciała mają opisane, gdzie, w których miejscach mogą występować i na podstawie innych ciał, które odkryjemy lub będą na początku wskazane, gdzie są, będziemy musieli ustalić konkretną lokalizację Planety X. Rewelacyjna gra. Komu nie pożyczyłem, komu nie pokazałem tej gry, mówi: o Boże, jakie to jest dobre. I Wam też zachęcam, żeby zainteresować się tą pozycją. Flamecraft, czyli gra dla nieco młodszego odbiorcy. Będziemy tym razem trochę tak jak w Harry Potterze, tylko tam gość rozumiał węże, a tu będziemy rozumieli smoki i te smoki będziemy wysyłali do sklepów w celu wyrabiania różnych elementów rzemieślniczych.
takie rzeczy też się dzieją. No i ostatnie papierowe podziemia. Papierowe podziemia, coś na co bardzo czekam, ponieważ ja lubię różne tam lochy, lubię też smoki, lubię wchodzić do tych lochów, lubię tam się bić, lubię różne rzeczy robić, a teraz będziemy mieli to w formie takiej papierowej, w sensie, że na jednej karcie papieru wszystko będzie się działo. Tak więc papierowe podziemie od Lucky Duck Games, jak również te wszystkie trzy gry wam zaprezentowałem. Lucrum ma dla nas dwie gry. Jedna klasyczna, a druga bazująca na bardzo popularnej grze, jaką jest Dixit. Więc pierwsza jest to gra Rollo. To jest taka bardzo klasyczna gra planszowa, w której mamy sobie karteczkę i na tej karteczce będziemy musieli uzupełniać cele, rzucając co turę kostkami. No i w zależności jak będą te rzuty nam się układały, takie będziemy elementy na naszej karteczce odhaczać. Druga gra, czyli jest to gra dla młodych buntowniczek. Przyznaję, że bardzo ciekawy tytuł. Jest to gra dla dwóch osób, pełni kooperacyjna, w której będziemy musieli odnajdować, dokładnie zgadywać pewne młode panie, które będzie miała druga osoba na myśli, a będziemy wskazywać te młode panie za pomocą innych zagrywanych kart, które będą miały nas naprowadzić na jakąś konkretną panią. Więc o, taki hybryda Dixita. Gra dla młodych buntowniczek i Rollo od Lucrum. Nasza księgarnia da nam trzy tytuły. Pierwszy tytuł, na który czekam, właściwie nie muszę czekać, ponieważ już go mam, jest to tytuł, któremu patronujemy. Jest to gra pod tytułem Pacjent Zero, czyli można powiedzieć temat troszkę na czasie, czyli znowu świat, zaraza i nie mam pojęcia, co się jeszcze dzieje i wcielamy się w pracowników laboratoriów, gdzie musimy znaleźć trzy molekuły, które uratują świat. Pierwszy gracz, który to zrobi, wygrywa rozgrywkę. Gra skrajnie logiczna, więc jeśli lubicie coś takiego, to Pacjent Zero w tym miesiącu jest. Druga gra pod tytułem Kohaku, czyli jest to taka gra, gdzie będziemy sobie budowali stół, czyli mamy piękny staw, a na tym stawie będziemy sobie wsadzali jakieś kwiatki i właściwie te płytki i kwiatki, jest to budowanie zależności między poszczególnymi płytkami. Kto robi to lepiej, ten wygrywa grę. I ostatnia gra, o której niewiele wiadomo, nawet jeszcze okładki tej gry wydawca nie ma, więc mam taką informację o grze na czas, że jest to gra na skojarzenia wyobraźni i szybkość reakcji. Jak najszybciej powiedz słowa pasujące do haseł na kartach, każda rozgrywka będzie inna. Ja nie mam cały czas pojęcia, o czym jest to gra, ale gra na czas będzie wydana. Ogry Games dostarczy nam jedną grę, ale jaką grę? Jest to gra, która nazywa się Tindai i właściwie co w tej grze nie będziemy mogli robić? Otóż naszym zadaniem będzie poprowadzić pewne takieś tam plemię i teraz to plemię będzie musiało się rozwijać jak najlepiej, ale będziemy mogli sobie grać w tryb kooperacji, w tym solo i tutaj, no, jak nam dobrze pójdzie, czyli wypełnimy warunki danego scenariusza, to oczywiście wygramy. Będziemy mogli też rywalizować, czyli po prostu będziemy mogli zbierać punkty, albo też rywalizować z wariantem zdrajcy, więc rzeczywiście sporo tego wszystkiego jest. Jest to gra w takim mitologicznym secie, gdzie będziemy oczywiście budować taki troszeczkę klimacik euro i co jakiś czas będą pojawiać się bogowie, dokładnie pod koniec każdej tury i pod koniec każdej tury rundy będą zsyłali na nas potwory i my będziemy się musieli przed tym bronić. Będziemy jeszcze składali różne im ofiary, bo no dużo w tego w Tindai jest, więc bardzo proszę o gry mało, ale jak już to konkretnie. Portal dostarczy nam sporo gier. Zacznijmy sobie w takim razie od dwuosobówki, która nazywa się Bazylika. Bazylika jest to gra, w której będziemy budowali Bazylika. Dokładnie będzie dwóch architektów, których wynajęła królowa. Dokładnie królowa wynajęła jednego architekta, drugiego arcybiskup i oni będą ze sobą rywalizować. Kto zbuduje większą część tej Bazyliki, zostanie zwycięzcą. Dodatek do Królestw Północy, Gniew Latarni. Jest to dodatek w pełni solo. Jest to taki dodatek fabularny, w którym będziemy mieli poszczególne etapy i poszczególne etapy będziemy sobie zaliczać, czyli taka scenariuszowość się nam pojawiła. Messina 1347 jest to czas, kiedy w średniowieczu mamy dżumę, a my wcielamy się we włoskie rody, które będą rywalizowały o wpływy w tym trudnym czasie. Eurogra, więc wiecie, tu punkciki, tutaj tam znaczniki i tyle. Fotosynteza plus dodatek w Blasku Księżyca, czyli gra, która już wiele lat temu miała premierę, ale bardzo proszę, wraca. Fantastyczna pozycja o tym, jak to drzewa rywalizują między sobą, o to, które dotknie promyki słońca, ponieważ tylko te przynoszą na końcu gry punkty, więc strzeżcie się cienia. Dodatki do gry Zombicide. Zombicide, czyli wiecie, mózg chodzimy, a dokładnie nie my chodzimy właśnie w ten sposób, tylko my będziemy tłukli te zombie i będziemy mieli dodatki Mroczne Kruki i Strzelcy Szwendacze. Właśnie takie dodatki Portal w tym miesiącu wypuści. Dla tych wszystkich, którzy lubią książkę i twórczość pana Pilipiuka, Jakub Wędrowicz, to bardzo proszę, jest gra w pełni kooperacyjna.
tradycyjna Jakub Wędrowicz, Dziki Samogon, gdzie, co będziemy robili? Będziemy mieli grę kooperacyjną, gdzie będziemy polowali na różnego rodzaju stwory, oczywiście z przefantastycznymi kompanami. No i ostatnia gra, Słowo Łaki. Jest to gra autora tego, który zrobił na przykład taką grę jak Wilkołaki, więc widać, że człowiek specjalizuje się w grach z ukrytą tożsamością. Jest to gra dla od 4 do 10 graczy, więc bardzo proszę, sporo osób trzeba do tej gry zaprząc, ale jeśli już sądzimy do tej imprezowej gry, to znowu będziemy szukali kogoś, kto się ukrył przed kimś i dlaczego, to już zobaczycie w Słowołakach. To w październiku od portalu. Ravensburger w tym miesiącu da nam dwie gry i jeden dodatek. Na jeden dodatek wydaje mi się, że sporo osób czeka, ponieważ gra pod tytułem Disney Villainous bardzo mocno na rynku się spodobała, czyli ci złoczyniący doczekali się dodatku, w którym będziemy mieli dodatkowe złe postaci i dlatego się pewnie nazywa Źli do szpiku kości. Druga rzecz, jest to gra pod tytułem Wilkołaki. Jest to gra dla tych wszystkich, którzy lubią losować sobie postaci, dokładnie kim będą grali na początku, a później będziemy musieli się szukać w trakcie rozgrywki i odgadnąć, kto tym wilkołakiem rzeczywiście jest. No i ostatnia gra pod tytułem Kto to był, za którą to grą chyba moja córka będzie piszczała, ponieważ jest to takie, wiecie, Cluedo, tylko lżejsze, dla dzieci na pół godziny. I Kto to był, jest to gra, w której będziemy chodzili po zamku, ponieważ ktoś skradł magiczny pierścień i musimy ustalić, kto to był. Mamy taką grającą skrzynkę, która daje nam odpowiedzi i zasadniczo zwierzaki, jeśli je dobrze nakarmimy, będą dawały nam informacje, kto mógł być w to wszystko zamieszany. Takie rzeczy od Ravensburgera. Rebel odważnie w tym miesiącu wydaje grę pod tytułem Turbo. Turbo jest to gra, która przeniesie nas w lata 60. i będziemy musieli się ścigać. Dlaczego powiedziałem, że jest odważny? Ponieważ ja za każdym razem, kiedy biorę jakąś grę o wyścigach, to się ekstremalnie straszliwie przy tej grze nudzę. Mam nadzieję, że przy Turbo tak nie będzie. Pamiętam, kiedyś była taka jedyna ciekawa gra wyścigowa, którą bardzo lubiłem. To była taka gra o wyścigach zaprzęgi psów. Dokładnie były to husky, które się ścigały. Nie pamiętam, jak gra się nazywała, ale była rewelacyjna, teraz już jej nie ma. Zresztą chyba po polsku nigdy nie została wydana. Kolejna gra o nazwie Fun Facts, która ma dosyć specyficzną okładkę i cały czas mi się wydaje, że coś tą okładką jest nie tak, ale no właśnie, Fun Facts jest to gra imprezowa, w której jedna osoba będzie odpowiadała na pytanie, a inni będą starali się odgadnąć, w jaki sposób dana osoba odpowiedziała i za to będą zgarniać profity. Kolejna gra, Wsiąść do pociągu widmo, czyli jest to kolejne uproszczenie Wsiąść do pociągu, ponieważ już mieliśmy taką grę dla młodszych graczy, teraz mamy Wsiąść do pociągu widmo, więc widać, tutaj już Rebel się szykuje na Halloween i tak czy inaczej będzie to znowu Wsiąść do pociągu, tylko że z prostszymi zasadami, a przy okazji się tutaj duduszki, tu wilkołaczki, takie rzeczy pojawią w grze. Kolejna gra o bardzo skromnym tytule, super mega fajna gra, kolejna gra imprezowa, w której naszym zadaniem będzie, kiedy mamy karty, dostajemy sobie taki zmywalny na szczęście z tych kart element i będziemy sobie po tych kartach mazać, a w trakcie gry będziemy odkrywali różnego rodzaju numery, a na naszych kartach te numery skreślamy. Trochę strategii będzie nam potrzebne, żebyśmy skreślali w odpowiednich rzędach tudzież kolumnach, żeby móc odblokowywać kolejne umiejętności i skreślać kolejne numerki. No i ostatnia rzecz jest to dodatek do Władcy Pierścieni, czyli taka wielka, bycza gra z aplikacją. Niektórzy nie lubili tej aplikacji, ale zagrali w grę i już lubią, więc tak czy inaczej jest to Władca Pierścieni, Podróże przez Śródziemie, Udręki Pustkowi. Jest to taki dodatek, który będzie zawierał po prostu plastikowe figurki do poprzednich dodatków, a dokładnie do kampanii, które to mieliście w tej grze wydane, czyli Zarzewie Wojny i kampanię Zatrute Przyrzeczenie, więc te plastiki będziecie mogli dorzucić do tych elementów i cieszyć się jeszcze bardziej ciekawie rozbudowaną plastikową grą, jaką Władca Pierścieni jest. Żeby nie było, ja naprawdę bardzo lubię Władcę Pierścieni. O, no, bo się zaraz ludzie będą rzucać w komentarzach. Nie, jak możesz nie lubić? Lubię. Konwenty, czyli miejsca, w które będziemy mogli sobie pojechać, żeby poznać fantastycznych ludzi związanych z planszówkami, ale również pograć w ich gry. Zaczynamy sobie od bardzo, bardzo grubej rzeczy, mianowicie największe targi planszówkowe w Europie, czyli są to targi Spiele. No i właśnie, są to targi. Też wam zwracam uwagę, że jak wiecie, jak Niemcy robią wydarzenie planszówkowe, to od razu robią targi, żeby komuś się opłacało przyjechać i żeby tam ci ludzie sobie zarobili, żeby cała masa ludzi przyjechała i od początku do końca są to targi, a przy okazji możemy sobie pograć gry.
no bo wiadomo, chcemy najpierw spróbować produktu, zanim go kupimy, więc no jest to bardzo ciekawy pomysł na zrobienie takich rzeczy i nasi polscy wydawcy w tym momencie hurtowo jeżdżą sobie na te targi szpile, no bo wiadomo, kto tam nie jedzie, no to planszówkowo troszkę ciężko będzie mu się utrzymać, a tym bardziej ściągnąć ciekawe gry do Polski, bo inni go wyprzedzą. Kolejna rzecz, jest to gra pod tytułem Balkon i jest to 15-16 października i jest to konwent w Toruniu, ni to mały, ni to duży, ale po 2,5 roku wraca, więc Balkon w Toruniu się odbędzie. I kolejna duża rzecz, pamiętajcie, żebyście się teraz na mnie nie obrazili, bo tak niestety jest. No planszówki są bardzo często dla wielu wydawców produktem ubocznym, na przykład produkcji książek i właśnie dlatego między innymi targi książki, które się odbywają, bardzo często ściągają różnych wydawców planszówkowych, których tak naprawdę czystych wydawców planszówkowych, jakbyście się teraz uczciwie zastanowili, nie mamy specjalnie dużo w Polsce, jedna ręka ewentualnie z pożyczką, drugiej nam starczy, ale chyba na jednej by się skończyło, to wydawcy, którzy wydają książki i jakiś czas temu stracili, ponieważ prowadzono darmowe książki do szkół, więc na podręcznikach już tyle się nie zarabia, co wtedy, więc wydawcy książkowi wpadli na pomysł, żeby wejść na rynek planszówkowy, więc teraz mamy firmy księgarskie, które zajmują się planszówkami i prezentują się na różnych targach książek, ponieważ jest to ich naturalne środowisko, więc targi książki w Krakowie 27 i 30 października obfitowały będą w różnego rodzaju książki, premiery książkowe, wydawnictwa książkowe i tam oczywiście będą też planszówkowe wydawnictwa, bo to jest ich, tak jak powiedziałem, naturalne środowisko. O, takie rzeczy Wam wybrałem. Jak coś zapomniałem lub na przykład o czymś się wspomniałem, oczywiście posypuję głowę popiołem, piszcie w komentarzach, co jeszcze fajnego, ciekawego dzieje się w październiku. Na koniec, jak zwykle, jedziemy z dziwnymi świętami i jakież to gry planszowe lub czynności planszowe możemy dopasować do tych dziwnych dni. Gotowi? No to zaczynamy. Trzeciego mamy dzień habitatu, czyli takiego, wiecie, miejsca, gdzie się czujemy pewnie i w ogóle, więc gdzie się czują najlepiej gracze planszówkowi, archetyp niesie, że są to piwnice i muszę przyznać, że coś w tym jest, co o czym świadczy również miejsce, w którym nagrywam, taka, wiecie, jaskinia. Zasadniczo gramy 3 października w piwnicy. Jeszcze koszulę w kratę zakładamy. Wpuszczamy je w spodnie i nie otwieramy okna. 6 mamy dzień bursuka, więc może akurat wyjątkowo nie pogramy w grę planszową, ponieważ chyba to jest polska gra, która robi aktualnie niesamowite zasięgi i takie i w ogóle wszyscy się tą grą zachwycają. Jest komputerowa gra o bursukach, gdzie po prostu podnosimy świat z ruin, gdzie ludzkość wyginęła i zostały bursuki. Ciekawostka, możecie sobie sprawdzić. 7 mamy dzień wanny. I tak sobie myślałem, w co możemy sobie pograć w dzień wanny i właściwie przyszło mi do głowy tylko Doble plaża. Było coś takiego, zastanawiałem się w ogóle po co taką grę wydawać, ale odkąd mam dzieci, już wiem po co takie gry wydawać. Możemy również czytać instrukcje w wannie, ja na przykład w wannie bardzo często czytam instrukcje, a uwielbiam się kąpać i pluskać. 9 mamy dzień pisania listów. Doskonały dzień, żeby pograć sobie w list miłosny, ale w jego ciekawsze wersje niż podstawka, czyli na przykład Avengersi lub Star Wars. 10 mamy dzień gier planszowych. Nie mam pojęcia, w co będziecie grali, ale w ten dzień będzie się odbywał stream i najprawdopodobniej będzie to stream w grę o Tron, obiecaną Wam wcześniej. Będziemy sobie grali na kanale. 13 jest to dzień bez stanika. Ja w tym momencie jestem totalnym feministą. Nie mam pojęcia, w co grać w ten dzień, ale oczywiście popieram i bardzo proszę, napiszcie w komentarzach, w co można grać w dzień bez stanika. 15. Dzień naprawy, więc zagrajcie w jakąś grę, która jest beznadziejna i postarajcie się zrobić tak, żeby wyjątkowo była dobra. Może jakieś tam rzeczy się przydadzą. 17. jest dzień arkusza kalkulacyjnego, więc wtedy możemy zagrać na przykład w pierwszych Marsjan, które według mnie są arkuszem kalkulacyjnym przeniesionym do świata gry i nawet ostatnio jest chyba dobra cena na pierwszych Marsjan, tak więc bardzo dobra gra na ten dzień. 20. dzień leniwca, czyli gramy w takie gry, które łatwo przygotować, bo jesteśmy leniwi i nam się nie chce, na przykład Dice Throne. Boże, jak ta gra jest doskonale zrobiona, jeśli chodzi o gameplay, ale również jeśli chodzi o przygotowanie tej pozycji. 24. dzień flaku, więc w co gramy w dzień flaku? W Blood Rage'a, czy na przykład w Massive Darkness 1 czy 2, bo tam trup ściele się gęsto i flaki po prostu nad grą się unoszą. 25. dzień makaronu, więc gramy w długie, ciągnące, ale bardzo przyjemne gry, na przykład Sukcesorzy czy Twilight Imperium, pojadąc klasyką. 28. dzień odpoczynku, odszarganych nerwów, więc jeśli chcemy sobie te gry zszargać, to gramy w gry o Tron, a jeśli chcemy sobie je nieco, tak wiecie, uspokoić, to możemy zagrać w jakąś spokojną grę kooperacyjną albo singla. 29. dzień internetu, więc gramy wtedy i nie marudzimy na gry z aplikacją, na przykład w Alchemików, oni teraz chodzą poniżej 100, a 31. mamy dzień rozrzutności i oszczędzania. Wiecie, ja długo myślałem,
jak można połączyć te dwa dni i wpadłem na coś takiego, że na przykład w ten dzień możemy być rozrzutni, czyli na przykład palimy światło, do tego wszystkiego rozkręcamy ogrzewanie i jeszcze słodzimy sobie herbatę i głośno mieszamy, żeby sąsiedzi wiedzieli, że to jest bogaty dom. I jak już tak będziemy rozrzutni, to w tym momencie ściągamy jakąś grę planszową z naszych regalików, kalaksów, rozkładamy, nie kupujemy nowej i w tym momencie będziemy tutaj oszczędni. Oczywiście te dwa elementy możemy zamienić, możemy kupić sobie jakąś mega fantastyczną grę, a grać przy, nie wiem, latareczkach, jakichś tam rzeczach na mrozie, jak chcemy. Tak czy inaczej, możemy sobie ten dzień fantastycznie spędzić. Mam nadzieję, że dzisiejsze kalendarium Wam się podobało i zapraszam Was na kolejne odcinki na kanale Game Troll TV. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, hej!